Over the horizon. Nasi ojcowie się przyjaźnią. W południe tata przyszedł do domu na obiad i powiedział: Wiesz, Mikołaj, miałem dzisiaj wizytę ojca jednego z twoich kolegów. Na imię mu chyba Eusebiusz. Aha, powiedziałem, to fajny kumpel, chodzi do mojej klasy. Widziałeś go już u nas w domu. Tak, powiedział tata, to ten mały osiłek, prawda? Kiedy jego ojciec wszedł do biura, pomyślałem, że gdzieś już widziałem tę twarz. A potem uświadomiłem sobie, że w zeszłym roku poznaliśmy się u ciebie w szkole, na rozdaniu nagród. Ale nie mieliśmy okazji ze sobą rozmawiać. A czego szukał w twoim biurze? Spytała mama. Otóż, powiedział tata, przyszedł jako klient. To czarujący człowiek, chociaż dość twardy w interesach. Kiedyśmy się sobie przypomnieli, zrobił się zresztą znacznie bardziej elastyczny. Także jutro rano przychodzi podpisywać kontrakt. Mój bum jest bardzo zadowolony. A żeby zadowolić szefa, właściwie to ta sprawa jest zasługą Mikołaja. Roześmieliśmy się wszyscy i tata powiedział: Jak zobaczysz swojego kolegę Eusebiusza, powiedz mu, że ma bardzo sympatycznego tatę. Po obiedzie, pieczeń cielęca, makaron, jabłko, poleciałem biegiem do szkoły, bo nie mogłem się doczekać, kiedy opowiem Eusebiuszowi, że nasi ojcowie się zaprzyjaźnili. Kiedy przyszedłem, Eusebiusz był na podwórku i grał w kulki z Joachimem. Wiesz, Eusebiusz, krzyknąłem, mój ojciec widział się z twoim ojcem i razem będą robić mnóstwo interesów. Serio? Spytał Eusebiusz, który jada w stołówce i nie wraca na obiad do domu, więc jego tata nie mógł mu nic powiedzieć. Tak, odpowiedziałem. I tata kazał mi powiedzieć, że twój ojciec jest super. To prawda, że ojciec jest super, powiedział Eusebiusz. Chociaż za każdym razem, jak przynoszę mu dzienniczek z ocenami za półrocze, robi mi straszne draki i pokazuje swój dzienniczek, gdzie ma 5 z arytmetyki. Słuchaj, będzie naprawdę wdechę, jak nasi ojcowie się ze sobą zaprzyjaźnią. Och tak, powiedziałem. Może zabiorą nas ze sobą do kina i do restauracji. I tata jeszcze powiedział, że twój ojciec jest bardzo twardy w interesach. To znaczy, że co? Spytał Eusebiusz. Nie wiem, odpowiedziałem. Myślałem, że ty wiesz, przecież to twój ojciec. Ja wiem, powiedział Gottfried, który właśnie przyszedł. Być bardzo twardym w interesach, to znaczy nie dać się, kiedy inni próbują cię oszukać. Mój ojciec mi to wytłumaczył, a on nikomu nie da się oszukać. No właśnie, powiedział Eusebiusz, mój ojciec też nie da się nikomu oszukać, więc powiedz swojemu ojcu, Mikołaj, że jeśli chce oszukać mojego ojca, to nic z tego. Mój ojciec wcale nie chce oszukać twojego ojca, krzyknąłem. Akurat, powiedział Eusebiusz, jasne, że nie, krzyknąłem. To nie mój ojciec poszedł do twojego ojca, twój ojciec sam do niego przyszedł. Nikt go nie zapraszał i twój ojciec nie jest nam wcale potrzebny. No bo co w końcu? Kurczę blade! Tak? Mój ojciec nie jest wam potrzebny? Spytał Eusebiusz. Ale twój ojciec bardzo się ucieszył, że mój ojciec do niego przyszedł. Może nie? Nie rozśmieszaj mnie, powiedziałem. Mój ojciec jest bardzo zajęty i nie lubi, jak jakieś dupki przychodzą mu przeszkadzać. Wtedy Eusebiusz rzucił się na mnie i walnął mnie pięścią w nos, a ja go kopnąłem. Tłukliśmy się w najlepsze, kiedy zjawił się Rosu. Rosu to nasz opiekun i on nie lubi, jak bijemy się na przerwie. Rozdzielił nas, wziął każdego za ramię i powiedział: Spójrzcie mi obaj w oczy. Ten raz, to był ten jeden raz za dużo, moje zuchy. Już ja was nauczę się bić. Jazda mi obaj do dyrekcji. Zobaczymy, co pan dyrektor powie o waszym zachowaniu. Zmartwiliśmy się, bo kiedy każą wam iść do dyrekcji, zawsze są jakieś kłopoty. Dyrektor daje wam niesamowite kary, a czasem nawet wyrzuca was ze szkoły. Tak było 2 razy z Alcestem, ale na szczęście jakoś się ułożyło. Rosół zapukał do drzwi dyrekcji i kazał nam wejść. Miałem w gardle wielką gulę. Eusebiusz też miał niewyraźną minę. Tak, panie Dibon? Spytał dyrektor, który siedział za swoim wielkim biurkiem, na którym stał wielki kałamarz. Poza tym leżała na nim bibuła i skonfiskowana piłka do gry w nogę. Pan Dibon, czyli Rosu, popchnął nas przed siebie i powiedział: Ci dwaj uczniowie bili się na dziedzińcu, panie dyrektorze. Ponieważ zdarza im się to trochę za często,
Pomyślałem, że może zechce pan z nimi porozmawiać. Bardzo dobrze pan zrobił, panie Dibon, powiedział dyrektor. A więc, moje gagatki, przychodzimy do szkoły, żeby uprawiać boks? Zachowujemy się jak dzikusy? Czy nie wiecie, nieszczęśni, że znaleźliście się na złej drodze, tej, która prowadzi do upadku i do więzienia? Co powiedzą wasi rodzice, kiedy traficie za kratki? Wasi biedni rodzice, którzy się dla was poświęcają i którzy są dla was przykładem mądrości i uczciwości. A w ogóle, to jaki był powód tej kłótni? No, słucham. Wtedy obaj z Eusebiuszem zaczęliśmy płakać. O nie, krzyknął dyrektor. Wypraszam sobie takie zachowanie. Mikołaj, odpowiedz. Bo on powiedział, że mój ojciec chce oszukać jego ojca, powiedziałem. A to nieprawda. Właśnie, że prawda, krzyknął Eusebiusz. I jeszcze powiedział, że jego ojciec powiedział, że mój ojciec jest dupkiem, a mój ojciec jest silniejszy od jego ojca, więc jak nie odwoła tego, co powiedział, to ja powiem mojemu ojcu, żeby poczekał na jego ojca przed pracą i dał mu porządnie w nos. Niech tylko spróbuje, krzyknąłem. Zresztą mój ojciec jest silniejszy od twojego ojca i to dużo. I dobrze zrobi, jak oszuka twojego ojca. Zaczęliśmy na nowo płakać, a dyrektor uderzył pięścią w biurko i piłka spadła na ziemię. Cisza! Powiedziałem cisza! Krzyknął. Cii! Dobrze. Bardzo mnie martwicie, moje dzieci. Wplątaliście waszych rodziców w jakąś kłótnię, która nie ma żadnych podstaw. Wasi ojcowie na pewno się szanują, ponieważ są godni szacunku. Znam ich. Jeśli opowiecie im tę historię, piersi się z niej uśmieją. Nie zastanowiliście się, co mówicie i dlatego nie będę was karał. Myślę, że ta przestroga wam wystarczy i że już nigdy więcej pan Dibon nie będzie musiał was karać. A teraz podacie sobie ręce i zapomnijcie o tym niefortunnym incydencie. Bardzo się z Eusebiuszem ucieszyliśmy, że nie wyrzucają nas ze szkoły i podaliśmy sobie ręce. Dyrektor uśmiechnął się od ucha do ucha, a my wytarliśmy nosy, wyszliśmy z gabinetu i zdążyliśmy jeszcze zagrać w kulki, zanim zadzwonił dzwonek. Następnego dnia w południe tata zapytał. Powiedz, Mikołaj, jaki jest ten twój kolega Eusebiusz? Fajny, powiedziałem. Dobry z niego kumpel. Tak? Powiedział tata. Bo jego ojciec jest jakiś dziwny. Dzisiaj rano zadzwonił do mnie do biura i powiedział, że skoro jest dupkiem, to możemy sobie zatrzymać nasz kontrakt, on będzie robił interesy gdzie indziej. I rzucił słuchawkę.